Świadectwo musiał stawać przy prawdzie bez względu na konsekwencje. Nie bał się, bo głęboką wiarą ufał, że to, o co walczy, to, za o co zabiega, jest właśnie tym, co jest potrzebne wspólnocie wierzących miasta Dębicy. I takim pozostanie w naszej pamięci. Dzisiaj dziękujemy Bogu za dar Jego posługi, prosząc o potrzebne łaski. Tych łask ksiądz prałat potrzebuje szczególnie wiele, gdyż wiemy, że jak się ma 80 lat księże prałacie, to już nie jest tak łatwo nawet po tych dwóch schodkach tutaj wchodzić do ołtarza. Ale my wszyscy wiemy, taka jest kolej naszego losu ludzkiego tutaj na tej ziemi. Ale ksiądz prałat nie obawia się ani tych schodków, ani trudności. Liczy na Boże miłosierdzie i na Waszą życzliwość, a nade wszystko, jak słyszę, osoby, które przychodzą, składają życzenia księdzu prałatowi, prosi najczęściej, prosi zawsze, módlcie się za mnie. I dlatego modlimy się, księże prałacie, za księdza prałata i Was wszystkich proszę, byśmy to czynili nie tylko dzisiaj, kiedy tutaj tak licznie zgromadziliśmy się, ale byśmy to czynili naprawdę często. Często w naszych codziennych modlitwach podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. Ksiądz prałat, pamiętam o swoich naprawdę, dlatego ksiądz prałat za to jest bardzo, bardzo wdzięczny. Chciałem podziękować drogim siostrom, z matką generalną i zarządem, nowym zarządem na czele, którzy tutaj są i również podnosili intencje naszego dostojnego solenizanta. Dziękuję cechowi, Rzemios, księdze prałacie, stawili się w mundurach, ławą, także może jeszcze coś pewną donosić powiedzieć już poza kościołem. Dziękuję Wam, drodzy rzemieślnicy. Ksiądz prałat, myślę, że z Wami na przestrzeni tych lat dosyć mocno współpracował, zwłaszcza że to nie było firm, tylko byli rzemieślnicy jeszcze, bo komuniści jeszcze ewentualnie pozwolili nie oddychać rzemieślnikom. Ciężko mi się oddychało, ale jakoś oddychali. Za to Wam dziękuję. Dziękuję chórowi naszemu kameralnemu, który zmobilizował się dzisiaj nam tutaj pośpiewać. Ksiądz prałat zawsze lubi śpiew choralny, kościelny, lubi muzykę i myślę, że to dla niego jest jakąś taką wielką przyjemnością, ale także pomocą w tym dzisiejszym dziękczynieniu za to wszystko, co przecież poczynał wszystkim, za wszelkie życzenia, które składaliście i składacie się tym bratowi, również składam podziękowanie sobie asyście liturgicznej, no i Wam, drodzy bracia kapłani, ale my to już tak dziękujemy sobie, może nawet nie potrzeba dziękować, my wiemy, że to nasz jakiś współbraterski obowiązek, modlitwy za siebie nawzajem. Zresztą papież Franciszek, pamiętamy, w pierwszych słowach prosił właśnie o modlitwę za niego. To jest właśnie to, z czym, co jest takie istotne, jak wspominamy pasterzy, my jako współpasterzy, że tak powiem, wspomagamy się właśnie w taki sposób i od czasu do czasu wchodzimy się wszyscy przy ołtarzu, żeby wzajemnie się modlić się tę modlitwę, schwalić mi do niebios, za pośrednictwem świętego Stanisława biskupa i męczennika, w intencji naszego drugiego solenizanta, a także 80-letniego jubilata.